Nie ma jednocześnie, nie wiem, to nie jest prawo, że coś jednocześnie. Jako pani wyjaśni tak tą sytuację? W związku z tym, że pojawia się problem budowy wielopowierzchniowego obiektu w Trybiu, złożony był wniosek przez stowarzyszenie, które wypowiadało się w tym temacie i zaproponowałem panu wójtowi, że przygotował mi dwa projekty uchwał dotyczące planowania przestrzennego dla części Rybian i dla części Falen. Nie zdążyli w rozwodności planiści przygotować uchwały dotyczącej części Jany i Wybne. Są gwarancje z ostatniej komisji, była pani radna obecna, że takowa uchwała będzie przygotowana na następną sesję Rady Gminy. Także proszę nie robić żadnych problemów, bo to po prostu będzie spokojnie przegłosowane. To wobec tego trzymam pana przewodniczącego na słowo. Bardzo się cieszę, będzie zrealizowane. Dotrzymam słowa. Mam nadzieję, bo ostatnio pan przewodniczący też mówił, że zwoła posiedzenie z dyrekcją węzłową, a do tej pory, tak jak pan dyrekcji zauważył, nie zostało. Co miałem zwołać jeszcze raz? Zebranie w sprawie ten węzłu. Tak. W sprawie ośrodka Centrum Medycznego. Dobrze, w tym momencie dotrzymam słowa, a tu pani słowa dotrzyma. Dobrze? Dotrzyma pan dwie. Tak, oczywiście. Ja tylko jeszcze tutaj, już jesteśmy w takich tematach organizacyjnych. Pytanie do pana radnego Słomy, bo przeglądałem protokoły z posiedzenia Komisji Zdrowia. Nie znalazłem tam opinii dotyczącej projektu dzisiejszych uchwał. A pan powiedział, że te projekty były omawiane. Projekt, na pewno ten pierwszy projekt, uchwała w sprawie uchylenia gminnego programu wspierania rodzin, był na pewno. A kiedy się odbyła komisja? Tak. No ale ja tu mam 5 lipca ostatnie omawianie projektu uchwały, ale nie mam tego typu uchwały. Pani Teresa Nowak też była. No nie mam, nie mam. Ja też byłam na tej komisji. Referowała pani kierownik. I bo ja pan znaczy. Tak. Nie ma po prostu uchwały opiniowania. Tyle mogę powiedzieć. Dobrze, teraz tak. Jeżeli już pani Henryka otrzymała ode mnie odpowiedź, twierdzono, że będzie stosowna uchwała przygotowana dotycząca Janek i Wybę, otwieram dyskusję dalszą w tej części. Pytania są do tej uchwały, czy nie? Mówię w tej chwili do tej dzisiejszej uchwały, czy są pytania? Nie ma pytań, to nie będzie dyskusji. Ja proszę, proszę pani radna. Chciałam prosić pana przewodniczącego o sprecyzowanie tego mojego wniosku, bo coś nie już go odczytam, dobrze. Dziękuję. Odbyła się fragment protokołu czytam z komisji. Odbyła się dyskusja. Obecna na posiedzeniu komisji radna Teresa Nowak postawiła wniosek o wydzielenie terenu w projekcie stąpił na usługi publiczne, w szczególności budowa sekcji środowiskowej przy ulicy Falenckiej. Tak brzmiał ty. Dziękuję tak, bardzo. Proszę bardzo. Także jest dokładnie zapisane. Komisja przychyliła się do wniosku Rady Teresy Nowak i pozytywnie wyraziła opinię poprzez głosowanie 4 głosami za. I taka była treść tego wniosku. I mówimy o tym planie, o studiu, o drugiej części terenu. Dobrze, czy są pytania w temacie, w tym punkcie? Jeżeli nie, przechodzimy do głosowania. Uchwała w sprawie przystąpienia na sporządzenie miejsca wyprawy na zagospodarowanie przestrzennego części terenu położonych we wsi Falenty w Mieraszyn, rejon Komisji Sokołowskiej. Kto jest państwa radny, kiedy przyjdzie projekt uchwały? Proszę podnieść rękę. 11 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 osób za. Uchwała została przyjęta.